Ponad 3 lata temu na moim kanale pojawiły się 2 odcinki z porównywania kont damskiego i męskiego. Chciałabym jako tako odświeżyć to wszystko, szczególnie, że dość dużo rzeczy przez te 3 lata się pozmieniało na koncie damskim, jak i koncie męskim, więc zostawcie łapkę w górę. Kto nie zostawi łapki w górę, nie dostanie ciasteczka. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, a teraz już zacznijmy ten odcinek. Przepraszam za mój głos, ale jestem przeziębiona. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza aż tak bardzo. I te 2 odcinki, które były 3 lata temu, były osobno, czyli osobno porównywałam Klinikę Piękna oraz osobno porównywałam ubrania. A w tym filmie zrobię wszystko razem i zaczniemy od Kliniki Piękna. Oczywiście nowe oczy zostały dodane przez te 3 lata i między innymi są tutaj te oczka, te, jak i wiele innych, ponieważ mamy 3 strony oczu, a uwaga, uwaga, w tamtym filmie było tego tylko 2 strony. Tak lajkuję sobie filmy z przyzwyczajenia. Zawsze, kiedy coś oglądam na YouTubie, zostawiam łapkę w górę. Następnie mamy makijaż i tutaj w starym filmie jest tego 2 strony, a na Movie Star Planet są już 3 strony. Na pewno dodali tutaj te konturowanie twarzy, piegi, chyba te kwiatuszki, o ile się nie mylę. Również dodali tęczę, no i jest tego o wiele więcej i lepiej to oczywiście wygląda. Tutaj już mamy te stare makijaże, które a propos większość z nich nie jest aż taka zła, jakby mogło się wydawać. Teraz uwaga, mamy nosek i nosków jest 1 strona na tym starym filmie, a tutaj są 2 strony i oczywiście jest wiele nowych nosów, na przykład ten króliczkowy z kolczykiem. Ust na starym filmie mamy 2 strony, a teraz mamy też 2 strony. Ale jak widać, to te usta zostały dodane. Na przykład zostało dodane te usta, chyba te usta, bo nie było brokatowych, chyba że jednak były brokatowe, ale na pewno nie było tych i tych. I nie wiem, jakim cudem wcześniej były usta Melanie Martinez, że tak to ujmę, bo ja naprawdę byłam święcie przekonana, że nie minęło aż tak dużo czasu. Teraz czas na skórę i tutaj w filmie są 6 zakładek z kolorami skóry, a tutaj jest ich 7 i nie chce mi się do końca szukać, które kolory zostały dodane, ponieważ tych kolorów jest naprawdę, ale to naprawdę dużo, ale wydaje mi się, że po prostu te nowsze rzeczy, tak jak przystało na to, są z samego przodu. Czekolada. Powiem wam szczerze, że te nowe kolory skóry to tak trochę nie. Jak dobrze wiecie, bądź nie wiecie, moim zdaniem gorzej się gra na koncie męskim. I teraz przelogowałam się z Chloe i zalogowałam się na konto męskie Kashmira. Zobaczymy, jak to jest z Kliniką Piękna tutaj i zobaczę, jakie te rzeczy były wcześniej, czyli 3 lata temu. Mamy tylko na przykład 1 stronę oczu i tak jak patrzę, no to oczywiście zostały dodane te oczy, albo zostały zmodernizowane, bo nie kojarzy mi się, żeby tak wyglądały. No i chyba dodali jeszcze te oczy, bo wiecie co wam powiem, szczerze mówiąc, to ja na koncie męskim rzadko kiedy jestem, bo nie mam co tu robić. No ale dobra, poszukajmy sobie fragmentu, gdzie zaczęłam oglądać oczy na męskim koncie. To jest chyba tutaj i zostały dodane tylko 2 pary nowych oczu, co mnie zadziwiło, aż poszukam, które. Na pewno te z tęczą. Te jednak były, jak możecie zauważyć, są dokładnie, a może jednak nie. A jednak są tutaj i jednak zostały dodane te oczy. W przeciągu 3 lat to jest bardzo mało. Przejdźmy teraz do tutaj rzeczy na twarz i oczywiście zostało dodane, tak jak na damskim koncie, to prawdopodobnie jeszcze to, a dalej to w sumie nie wiem. O dziwo, bardzo dużo rzeczy zostało dodanych, bo zobaczcie, tutaj są tylko 3, czyli teoretycznie to było i to było. Czyli to wszystko, co tutaj jest, to wszystko tutaj, to są nowe rzeczy. Więc tutaj daję wam plusa. Kolejna kategoria to noski. I nosków mamy 2 strony i także tak jak na damskim koncie, na pewno będzie to nosek z króliczkiem, będzie to kolczyk. Wydaje mi się, że nie, ten nos chyba był. Zaraz sobie sprawdzimy, bez problemu. Mamy tutaj 5 nosów, więc nosów też na koncie męskim dodali dość sporo. O Boże, fuj. Przekonajmy się, czy dalej będzie tak dobrze i mamy tutaj 2 strony. Cudownie wygląda. Ale tutaj już jest natomiast tylko 1 strona.
Patrona, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, które dodali. Na pewno dodali to, bo tam wcześniej tego nie widziałam i wydaje mi się, że dodali też to. Nie, jednak te usta były. Dodali tylko tak naprawdę dwie pary ust, czyli dodali to i coś jeszcze. Skóra. Skóra jest taka sama jak na damskim koncie. Przynajmniej tak mi się wydaje i jest ich aż 7 stron, tak jak właśnie na damskim koncie, więc prawdopodobnie zmieniło się to co samo jak na damskim. Przejdziemy sobie teraz do drugiego filmu, czyli odzież, bo drugi film to była odzież, ale tutaj już nie będę się sugerowała tym, co było tu, bo głównie podchodziły nowe motywy. Pamiętam, że mniej więcej liczyłam, ile tych stron ubrań tutaj jest i też liczyłam, ile jest stron nowych motywów, więc mamy pierwszą stronę nowego motywu, drugą stronę nowego motywu, trzecią i jest ich 3 i zapiszę sobie to w notatniku, bo korzystając z tego, że już jestem na tym koncie, to zrobimy to tutaj, a później na Chloe. Mamy 223 strony ubrań, następnie mamy spodnie i jest ich 58 stron, następnie przechodzimy do obuwia i 47. Dodatków mamy 154 strony, a włosów znajdziemy 66. Z tego co mi się wydaje, tych stron, tych ubrań jest naprawdę zdecydowanie mniej niż na damskim koncie, ale to zaraz się okaże. Przelogowałam się już na konto Chloe, więc zaraz zobaczymy jak to się trzyma tutaj w całości. Strona motywu, który jest teraz... pierwsza, druga, trzecia, czwarta, 4 strony. A na męskim koncie były ich tylko 3. Czas teraz przejść do topów, ale tutaj mamy jeszcze generalnie zakładkę sukienki, czego nie ma oczywiście na męskim koncie, więc już mamy dodatkową sekcję i dodatkowe ubrania, które są przyjęte do Movistar damskiej. Ominiemy sobie te sukienki i topów oraz bluzek jest, uwaga, 358, a u chłopaków 223. Więc to jest ponad 100 więcej stron niż na męskim koncie, a spodni natomiast jest 127 i też jest o wiele, wiele więcej niż na męskim, bo jest tam tylko 58. W obuwiu 47 stron mają chłopacy, a dziewczyny mają około połowę więcej, czyli 83. Dodatków na damskim koncie mamy stron 217, a tutaj 154. Na koncie męskim włosów stron jest 66, a na damskim 120. Podsumowując, teoretycznie wszystkich stron w ubraniach jest o mniej więcej bądź więcej niż połowę tego, co jest na męskim koncie. Moim zdaniem to jest zdecydowanie niesprawiedliwe, ale głównie gra jest skierowana do dziewczyn, więc co się dziwić. Ale z drugiej strony jednak mogliby troszeczkę bardziej zająć się tym kątem męskim i żeby było jednak dość sprawiedliwie niż teraz można zauważyć. Bo jednak są chłopacy, którzy grają na Movistar Planet i przy tym bardzo dobrze się bawią. To tak trochę wygląda jak faworyzowanie płci damskiej, ale to tylko moje zdanie. Okej, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, a ja pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a, linka macie poniżej w opisie tego filmu, oraz osoby, które dały mi z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Clark. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym filmie, więc cześć!